Cześć, witaj ponownie na moim dzienniku vlogu. W tym odcinku chcę Ci powiedzieć o plusach i minusach mieszkania na 9 piętrze. Do plusów to przede wszystkim to, że możesz przewidywać trochę pogodę, bo jak widzisz za mną już po prostu czai się burza. Możesz przewidzieć nawet do pół godziny do przodu taką pogodę. Czy nie wiem, czy coś będzie, jakieś będą jakiekolwiek zmiany. Plus to, że taki, że widzisz wszystkie wschody i zachody słońca bardzo wcześnie, no dużo wcześniej niż ci co na dole. I, no i po prostu możesz sobie je podziwiać. Mnie to bardzo odpowiada. Lubię takie krajobrazy wschód-zachód. Bardzo to jest piękne. Mam nawet sporo zdjęć z tego czasu. Jakichś takich wschodów, zachodów. Bardzo przeróżne formy chmur się pojawiają. Jak ktoś się tym interesuje, to jeszcze może tam sobie nazywać je. Plus jeszcze coś taki, że no ogólnie jest jakiś taki większy, czuję kontakt z przyrodą. Mogę wszystko spojrzeć na wszystko ze z góry. No tak jak się wchodzi na jakieś szczyty gór albo nie wiem, jakieś wieżowce, to też przecież jakieś takie no, ciekawe widoki są. I to, może tutaj nie ma jakichś większych, jakichś specjalnie takich no, szczególnych widoków, ale na przykład jakieś ślęże widać w oddali. Także można tu jeszcze kawałek zobaczyć jakiegoś takiego Wrocławia, panoramę. Minusy to są takie, że jest szum ogólnie z ulicy i tam jest w ogóle ze skrzyżowań. Tutaj blisko też mieszkam kolei, więc czasami jakieś tam piski od różnych tam no tych a mi się zapomniało wagonów i tak dalej. Coś jeszcze? No czyste przeciągi. Czasami naprawdę trzeba uważać, żeby nie otwierać dwóch okien po dwóch stronach mieszkania, bo może wyrwać coś z zawiasów. No chyba tyle. Na razie jest spokojnie jeszcze. Burza się szykuje, ale może przyjdzie boki. Dobra, do zobaczenia. Everybody knows, yeah, everybody knows. And I can feel your body shaking every single touch. That's just how it goes. That's just how it goes. Oh, I find it so hard being addicted to your love. I find it so hard.